Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić parę bardzo ciekawych kryptowalut na ten miesiąc, bo mamy kolejny miesiąc. Dziś jest pierwszy poniedziałek listopada. Pokażę wam tu parę fajnych kryptowalut. Jeszcze przed wszystkim ogłoszenia w opisie macie wszystkie linki do giełd, których u, których używam do mojego Instagrama, Telegrama oraz dla, do, do grupy Discord, którą najbardziej teraz rozbijam tutaj wbijając na Discorda macie tutaj zacznij tutaj cały poradnik informacje o grupie premium o strefie premium. Tutaj właśnie ona jest wyś wyświetla się wam nie pokażę wam jej tutaj na odcinku, ale ale ten poradniki bardzo fajna sekcja macie tu wszystkie poradniki kanały e, specjalna strefa z NFT darmowa oczywiście tutaj przez Elmenago ale dobra przechodząc już do kryptowalut e, które które uważam że na ten miesiąc będą bardzo mocne jest to za, za, zaczynając od pierwszego miejsca jest to Polkadot Polkadot 11 11 listopada wchodzą parachainy czyli już powiedzmy w czwartek w czwartek za tydzień no tydzień i 4 dni więc jest to naprawdę bardzo duże wy wy wydarzenie wprowadzenie tych par parachainów pierwsze z tego co wiem będą na Akali e, po polecam w ty jak o to chodzi materiał Kamila Jarząbka e, na temat całych parachainów no i co ja swoją strategię mam na Polkę do, taką że ją już bardzo długo od pewnego czasu, pisałem o tym, wczoraj też dodałem, że przy tych 42 dolarach w strefie premium właśnie, że jest to dość atrakcyjna cena jeszcze, że ta Polka trochę tak po, po tym wystrzale parachainowym zeszła, zeszła w dół, bo tu miała taki wyszczał. no a dzisiaj ponownie właśnie wystrzeliła bardzo pięknie, bardzo mnie to cieszy, czy będę wchodził w Akale i w te parachainy, szczerze jeszcze Wam dam znać, jestem tam zarejestrowany, ale jeszcze Polki nie wysyłałem, jeszcze się w to nie bawiłem, dam Wam znać. Następną kryptowalutą jest oczywiście Terra. jest to następna pozycja, moja największa w portfelu, jak chodzi o, o blockchain, no zaraz po że mamy jednak najwięcej, e, co, wszystko się udało, cały ten Columbus 5, który tam miesiąc temu wchodził, wszystko pozytywnie, nowe protokoły się pojawiają, chyba 160 kryptowalut powstanie na Terze przez najbliższy rok, e, także jest to naprawdę mocna pozycja, trochę tutaj trzyma, po, trzyma dół cały czas, ale jestem bardzo spokojny i myślę, że ten miesiąc również będzie należał dla, do całej tery. Za terą idzie oczywiście moim zdaniem tutaj Atom. Wprowadzenie właśnie UST na Binance, na wszystkie powiedzmy jako systemy Atom, spowoduje też, że Atom powinien się umacniać. Atom również jest trochę niedowartościowany obecnie, też wiele kryptowalut, tam wychodzi wiele airdropów z tym związanych także również ta, ta, ta cena jest dość. Ciekawa. Następnie z uważam, że jest to Fed, ai, który bardzo odpowiada za sztuczną inteligencję i w ogóle właśnie za wykorzystanie tego blockchaina. Bardzo mocno urósł z tych 20 centów tutaj na, na dolara, e, spadł na 70 i cały czas się na tych 70 trzyma, ale ale myślę, że ma jeszcze spokojnie, ładną drogę do zrobienia, i zaraz za Fed jest jakby taka kryptowaluta trochę połączona. Jest to Ocean Protocol, Ocean, jest to naprawdę mocny jakby również gigant technologiczny, jak o to chodzi, który właśnie dość mocno wzrósł, co prawda, z tego powodu, że jutro wchodzi bardzo mocno w wydarzenie. No, tak jak mówię, hype jest ogromny, jak chodzi o technologię, właśnie oceana, i polecam sobie sprawdzić tą kryptowalutę bardzo. Następną kryptowalutą jest kadena. Z góry mówię, że kadeny za dużo nie mam. Mam ją testowo kupioną na KuCoinie, Aczkolwiek jest to bardzo mocny blockchain się nam stworzył. Kadena również bardzo niedoceniana, bo dużo osób szczerze nawet tego nie zna: tego blockchaina. Ja sobie ją, jakby robiłem research, sobie przy, przy tych 3-4 dolarach tutaj. No i niestety mi, mi, mi uciekła, mam jej nie za dużo na nie tak jak mówię, ale jest to naprawdę mocny blockchain, jeszcze dalej niedostrzegany, ale jednak jest to już, sto... no wiecie, no, trudniej się patrzy na inwestycje, gdy mogłem kupić po 3,5 dolara, a jest 7, nie? Więc po prostu mówię, jest to duży blockchain, mocny blockchain, uważam, że niedoceniany jeszcze. Ale też już jest powiedzmy wyżej od tego, co chciałem wchodzić. Także po prostu się polecam zainteresować, ale jakby nie polecam. No nie, no nie wiem, ja może będę jeszcze coś wkładał w to, jeszcze się zastanowię. Ale tak jak mówię, jest to na pewno mocna kryptowaluta. Następną rzeczą jest Anchor Protocol. Wszyscy go pewnie stery znają. Jest to kryptowaluta tutaj dało, Ankor to co wyrabia, tam jakie są pieniądze w połączeniu z tym MM, co będzie 160% się dało mieć yieldu na stablecoinach, także jest to naprawdę potęga, a cały czas on klepie te 3 od 2,90 do 4 dolarów cenę, także tutaj cenowo on bardzo, bardzo słabo stoi obecnie, a muszę tutaj powiedzieć, że muszę tutaj powiedzieć, że teraz były te airdropy Nexusa i dziś znowu jakby cotygodniowy airdrop Nexusa posiadając niecałe 1000 dolarów w Ankorze mi dropi co tydzień 50 dolarów samego Nexusa, także te airdropy są po prostu bardzo duże. Względem tego jakbym miał 1000 dolarów na terze, no to tam te airdropy aż tak by opłacalne nie były, no. <laughs> Dodatkowo będzie kolejny airdrop dla Ancora, także jakby polecam się tutaj ze samą kryptowalutą i stake'owaniem im jako dało token e, zainteresować, może tak to powiem. No i następną kryptowalutą jest MetaWars, które uważam, że ten cały trend me, Metaverse związany z Facebookiem bardzo mocno ruszył rynkiem, bardzo mocno kryptowaluty poszły, poszły w górę, no i MetaWars jest to bardzo dobra kryptowaluta. Jest to kryptowaluta, którą dodałem do strefy premium. Właśnie gdy była po 20 centów, ona po drodze urosła na 80 centów prawie. I tą analizę również postanowiłem, że dam Wam tutaj na ogłoszeniach. Jest tu cała analiza tej kryptowaluty za darmo. Każdy sobie ją może przeczytać, więc za, dlatego zapraszam Was na Discorda. No i szczerze, nie będę opowiadał, przeczytajcie sobie to sami, ale jest to naprawdę bardzo mocna kryptowaluta. No i następną kryptowalutą, już końcową, właściwie jest to Media Licensing Token MLT, który w tym miesiącu będzie uruchamiał swoją platformę. Jest to ja to traktuję jako gem, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa kryptowaluta. Polecam sobie sprawdzić. Dalej z bardzo małym market capem 32 miliony, to nie jest to nie jest dużo, no i na końcu, jakby, uważam, że przy, przy całej Terze, dodatkowy startera, która bardzo mocno działa i na pewno Terra Land, który w tym miesiącu ruszy, będzie miał bardzo udany IDO, przynajmniej mam nadzieję, ale to jest takie moje zdanie, że będzie to jedno z mocniejszych IDO w, w tym miesiącu, myślę. No, ono się już skończyło, teraz trzeba czekać na wyniki i na listing, ale na pewno ten miesiąc będzie, będzie mocny. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.